Dzień dobry bardzo! Witam Was w nowym odcinku, w którym porozmawiamy o tym, jak należy dobrze zachowywać się w stosunku do siebie. Zwłaszcza, gdy jedna z osób jest osobą z niepełnosprawnością. Zapraszam! Na początek używaj zwrotu dzień dobry, dobry wieczór. Nie przechodź bezpośrednio na ty do osoby, której nie znasz. Słowem, osoba z niepełnosprawnością powinna być traktowana jak dorosły, a nie dziecko. Nie ignoruj człowieka z niepełnosprawnością i zwracaj się bezpośrednio do niego. Nawet jeśli w jego obecności jest tłumacz polskiego języka migowego albo asystent, asystentka. Stosowanie sformułowania w stylu niech się pan, pani jej o to zapyta, albo niech się pan zapyta, czy ta osoba potrzebuje tego i tego, jest nie na miejscu. Zwracasz się bezpośrednio do tej osoby. Słowa są ważne. Słowa mają moc. Są nośnikiem emocji. Dlatego też ważne jest, abyście używali sformułowań takich jak osoba z niepełnosprawnością, osoba niska, osoba, która porusza się na wózku, osoba słabowidząca, niewidząca, niewidoma, głuchy, osoba słabosłysząca. A o stygmatyzujących słowach i o tym, dlaczego nie powinno się ich używać, mówiłam Wam w czwartym odcinku. Matko, jak to dawno temu było. Link znajdziecie na górze, gdzieś tutaj hula. Używajcie prostego języka, prostych sformułowań, prostych zdań. No, słuchajcie, każdy z nas, myślę, że woli, kiedy mówi się do niego prostym językiem, bez żadnego zagmatwania i niezrozumiałych sformułowań. Przykład, język urzędowy. Czy on jest łatwy? Wcale nie. Nie lituj się nad człowiekiem z niepełnosprawnością, nie rób z niego bohatera i nie współczuj mu. Sformułowania w stylu, jak mi cię szkoda, albo Boże, ja podziwiam takich ludzi jak ty jesteś dzielny, jaka ty jesteś dzielna, jak sobie świetnie radzisz, jestem pod wrażeniem, są nie na miejscu. A kto z Was kiedykolwiek słyszał takie sformułowania w stosunku do siebie? Ręka w górę. Kolejna ważna rzecz. Nie stój nad człowiekiem z niepełnosprawnością, zwłaszcza kiedy jest on osobą niską bądź porusza się na wózku. Taka postawa może być odebrana, że po prostu traktujesz ją z góry. Nie stój też bokiem, nie stój tyłem do osoby, która siedzi na wózku, bo dla niej jest to niewygodna pozycja do rozmowy. Musi się ona wówczas przekręcać, odkręcać, szukając Ciebie. No, chyba nie chcesz, żeby sobie skręciła kark. Najlepszą formą postawy jest zrobienie dwóch kroków w tył, tak żeby swobodnie mogliście siebie widzieć, tak żeby osoba, która jest na wózku, nie musiała zadzierać głowy, żeby Was widzieć. A wówczas kontakt wzrokowy zostanie utrzymany. Pamiętajcie, wózek to nie jest ściana, aby się na niej podpierać. Wózek to też nie jest wieszak, aby powiesić na nim płaszcz albo plecak. Zawsze zapytaj się człowieka z niepełnosprawnością, jak możesz mu pomóc, albo czy on w ogóle tej pomocy potrzebuje. Sam nie decyduj za człowieka z niepełnosprawnością, że on tej pomocy od ciebie oczekuje. Jeśli nawet widzisz, że osoba wykonuje daną czynność, ale robi to powoli, dłużej to zajmuje jej czasu, to nie biec do niej już z pomocą, ja ci pomogę, będzie szybciej, zrobimy to, już będzie po sprawie. Nie, dlatego że ta osoba wykonuje tą czynność wolniej, no ponieważ tak na to jej pozwala organizm, ale chce zrobić to sama, samodzielnie. I przede wszystkim nie strzelaj focha w stylu jak pani chce w momencie, kiedy ktoś odmówi ci tej pomocy, bo ma do tego prawo. Podpowiedz spoko, jak coś to jestem w pobliżu, nie ma sprawy. I na koniec już najważniejsza rzecz. Pomagajcie zawsze z wyczuciem.
Nie zabierajcie człowiekowi z niepełnosprawnością prawa do samodzielności. Możecie pomóc w jednej czynności, a resztę ona wykona sobie sama. Jeżeli czegoś nie wiecie, nie jesteście pewni, zawsze zapytajcie i osoba Wam po prostu powie, czego potrzebuje, a czego nie. To nic prostszego. Mam nadzieję, że Wam pomogłam w tym odcinku i że nie będziecie mieli obaw w tym, aby pomagać drugiej osobie. Jeśli jesteście osobami, które odpowiadają za organizację eventów, wydarzeń, jakichś seminarii, warsztatów, etc., to bardzo gorąco Was zachęcam do obejrzenia odcinka o przygotowaniu dostępnego wydarzenia takiego w pigułce, który dla Was przygotowałam. Link gdzieś tutaj pewnie hula na górze. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście i że subskrybujecie mój kanał. Nowe osoby, które oglądają albo które mnie oglądają od jakiegoś czasu, a jeszcze nie dały suba, bardzo Was zachęcam do tego, żeby to poczyniły. Dla mnie to będzie taka nagroda za pracę, którą dla Was wykonuję, za te godziny, które poświęcam na przygotowanie odcinka, scenariuszów do tych odcinków i całej masy reszty. Kończąc, życzę Wam dobrego wieczoru i dalszej końcówki tygodnia.